właśnie wychodzę z mojego pokoju, bo na dole zrobiło się bardzo cicho, a nie powinno tak być. Znajdowała się tam moja dziewczyna, która przed chwilą gadała, robiła coś w kuchni i nagle cisza. Nic nie słyszę. Zaraz pójdziemy tam, zejdziemy na dół i to sprawdzimy, czy tam jest moja dziewczyna. A tutaj kto widzi? Stefka, mojego kochanego kolegę. Witaj, co tam u ciebie? On ma zasłonięte oczy. Kto go widzi, to możecie zostawić łapeczkę w góry. Zobaczymy, ile osób widzi pana Stefuncia mojego. Tak jest, pomachaj im. Jak on się cieszy, jak on skacze, zobaczcie, że klikacie łapeczki w górę. Fajnie, ja też skaczę, ja też się cieszę. Dobra, dziękuję każdemu. Zobaczymy może też przez okno, bo dzisiaj mamy bardzo piękną pogodę. Jak widno, słoneczko świeci. Jest w końcu mały wiaterek powolny, który tak nie wieje. No aż normalnie się chce patrzeć. Huhu, i to niebo tam. Woohoo! Ale wyjdziemy, zaraz sobie pospacerujemy wspólnie z moimi widzami. Ale pierwsze chodźmy sprawdzić ten dół, czy tam jest moja dziewczyna. Przywitajmy się z nią, a wy w tym czasie możecie zostawić też subika z dzwoneczkiem. Wbijamy milion. Mało brakuje, co wam szkodzi, kliknąć taki czerwony przycisk tam na dole. A na milion też pokazuję swą twarz. Będę nagrywał filmiki z kamerką, tylko normalnie z moją twarzą, a nie bez, bo na razie nie pokazuje. Dobra, Lemon Demonko, moja dziewczyno kochana, jesteś tutaj? Ej, halo, przecież była tutaj w kuchni, coś robiła. Jeszcze ją słyszałem, w ogóle tutaj wziąłem też ze sobą kolegę. Jakbyście się zastanawiali, co trzymam w rączce, to później wam go pokażę. Oglądajcie dalej. Lemon Demonko, gdzie jest, co jest grane? Przecież chodzę po kuchni, nie widzę jej. Ej, nie ma? Przecież tutaj też nie siedzi. Ani tutaj. Ty, no znikła. Ale była, przecież gadała, słyszałem ją tutaj, aby tak nagle nie wyszła z domu bez żadnego słowa. Coś mi tutaj nie pasuje. Czy poszła na dwór? Nie, tutaj też nikogo nie widać. Może skoro jej w domu nie ma, bo u góry na pewno nie. To ja byłem u góry, a tutaj nigdzie, co ona by się chowała? Nie, niemożliwe. My się w takie gierki, zabawki nie bawimy. Tutaj też je... Jestem, sprawdzam pod stołem, czy ona jest, ale no nie. Na pewno jej tutaj nie ma. Ale dlaczego? Może w łazience, tu jest ostatnie pomieszczenie. Jak jej tu nie będzie, to nie wiem, co się stało. Lemon Demonko, dziewczyno, jesteś tu? Ej, no nie ma. Jest taki jakiś kartonik tylko, ale to nieważne. Nawet w łazience to byłoby ostatnie miejsce, w którym mogłaby być. Już dalej żadnych pomieszczeń nie ma. No bo u góry ja tam sobie siedziałem. A tam są też pokoje. Chyba, że ona będzie... Chyba, że weszła do pokoju, ja tego nie usłyszałem. Czekajcie. Ostatni moment. Ostatnie zobaczenie. Bo może być tu, chyba, że w swoim pokoju. Jest naprzeciwko mojego. O, tego. W ogóle zobaczcie, co się przemieniło. Szafę tu postawiłem. W przejściu na razie, bo tam tu dałem inną szafkę, nie wiem czy widzieliście. Taka piękna, biała. Więcej miejsca tam jest, a tutaj by była moja twarz. O tak, ale pokaż na milion subów. Dobra, Lemon Demonko, gdzie jesteś, bo nagrałam filmik, no. To nie jest śmieszne. Ej, fotel pusty. Czyli jej też tutaj nie ma. Nie ma jej w tym pokoju. Chodźmy na dwór zobaczyć, gdzie ona jest, ale by na pewno mi powiedziała, jakby wychodziła cokolwiek albo napisała. Ona tak nie robi, więc to jest niemożliwe. Dobra, wychodzimy na dwór. Idziemy sprawdzić, gdzie ona jest na dworze. No, ja się zastanawiam. Pierwsza taka sytuacja, miałem zejść, miałem nagrywać z nią, a jej tutaj nie ma. Dobra, wychodzimy teraz na dwór. Sprawdźmy, czy jest tam. Piu, prawdziwe życie, tak. W końcu nie gry żadne. Wcześniej grałem w Minecrafta. O, troszeczkę, tak, aby wieje. O, dobrze. Zamknąłem drzwi i chodźmy może, czekaj, w prawo, w lewo, w prawo. A chodźmy tam, gdzie słońce, może poszła na spacer. Troszeczkę zawiało, ale ta pogoda jest niesamowita. Dobra, Lemon Demonko, gdzie jesteś? Halo, halo, to ja, Smile Slow. Ty, no, gdzie, nigdzie jej nie. Czekajcie, tam stoi. Ej, dlaczego ona poszła na spacer? Nie zauważyła mnie, nie usłyszała. Zobaczcie, tam stoi. To ona. Co? Ale dlaczego poszła niby z tyłu za dom? Przecież my spacerujemy razem. Nigdy osobno. Nigdy. Ty, to jest dla mnie bardzo ciekawe.
podejść do niej, powiedzieć coś czy nie, co zrobić, albo wiecie co, śledźmy ją, idźmy za nią, zobaczmy co ona chce zrobić, idziemy teraz na dwór, będziemy ją śledzili, zobaczymy gdzie pójdzie, czy to jest zwykły spacer, czy coś innego. Razem z moim kolegą tutaj, zobaczcie, panem kurczakiem, będziemy ją teraz obserwowali. Nigdy tak nie robi, czekaj. Trzyma telefon. Z kimś rozmawia chyba. Najchętniej bym podszedł bliżej, ale nie mam jak. Chyba żebyśmy... Ej, słyszę coś. Co, nie odebrałeś? Czekajcie, podejdziemy bliżej. Szybciej. Podejdziemy teraz do tego, do żywopłotu. Zobaczmy, z kimś gada. Ale czekajcie. O, teraz. Co? Jak mnie nie będzie? Ale jak niby? Teraz go nie ma, teraz możemy się zobaczyć. Z kim ona chce się zobaczyć? Co? Mówiłam ci, że nie możemy, jak jest Majzu. Jak nie możemy? Nie możemy po prostu. Ona chce się z kimś spotkać, ale z kim niby? Przecież ja tutaj jestem. Tak? Masz radę? Ona wcześniej się z nikim nie spotykała. Ale to jest mega dziwne, o co tutaj chodzi? Weźmy ją, śledźmy dalej. Zobaczymy, co będzie. Co? Kiedy będziesz? Ona się pyta. Dobra, musimy zmienić chyba miejscówkę. Podejdźmy z tej strony, cichutko. Nie depczajmy w liście, bo to będzie hałas. Dobra, jesteśmy teraz z tej strony. Ona mówi tylko przyjdź, pamiętaj. Nie wiem, czy wy to słyszycie, ale ja to słyszę. Gada z kimś przez telefon. Okej, wraca. Dobrze, że tutaj się schowałem. Idzie z powrotem do domu. Zobaczcie. Ale dlaczego ona się tutaj jakby skrywała przede mną? Poszła z tyłu za dom, jeszcze była za żywopłotem. Tak wcześniej moja dziewczyna nie robiła. I wróciła z powrotem tam. Dobra, idziemy też. Chodźmy ją obserwować. Przekonajmy się, o co tutaj chodzi, no. Bądźmy też cicho. Chyba, że tutaj byśmy zobaczyli z tej strony. Patrzcie. Ale wieje, odbija się. Czekaj, ja nic nie widzę. Bo słońce tak świeci, odbija się. Tutaj możemy stać i obserwować, nie? Albo chodźmy tam do środka, zobaczymy. Mogła pójść dalej, albo po prostu wejść do środka, jakby nigdy nic. Jestem ciekawy, jak się z tego wytłumaczy. Czekaj, tutaj coś widzę. Zapalone światło w łazience jest. Albo ja zapomniałem zgasić. Teraz nie pamiętam. Ale czy ona poszła w lewo, czy w prawo? Tam w ogóle coś na podwórku u mnie hałasuje. Słyszałem drzwi. Zamknęły się. Wyszła do środka. Do domciu. Aha, a mnie tam teraz nie ma. Okej, możemy też wejść do środka. Ale powoli, obserwując ją. Jak mnie zobaczy, to kij. Wchodzimy razem z moim kurczakiem, zobaczcie. On się patrzy, później wam pokażę jego twarz. Dobra, kurczaku, otwieraj to. Ups, nie da rady. Kurczak nie da rady. Ja otwieram. Uwaga, powolutku. Żeby mnie nie usłyszała. Weszła dalej? Nie ma jej tutaj. Najwyżej, jak mnie przyłapie, to wtedy ją się spytamy. Czekaj, ostrożnie. Ej, gada, stoi tam. Zobaczcie. Ej, ona mnie nie widzi. Poszła do góry, nie widzi mnie. Czekaj, delikatnie. Okej. Patrz, ona poszła do góry. Schowajmy się szybko. Szybko. Gdzie buty? Buty, gdzie dać? Szybko. Dobra, tutaj może. Tutaj? Nie. Gdzie dać buty? Schodź buty. Może tutaj. Co tam mamy? Dobra, tutaj wrzucę. Okej, zamknę. Szybko. Do tego pomieszczenia. Okej, nie widziała mnie. Chyba nie usłyszała, poszła do góry. Schodzi na dół. O, czekajcie. Jest tutaj. Tam. Z kimś jakby rozmawiała, bo się pytała mnie. Nie wiem. Mega dziwne. Ale ona się pyta, o której przyjdzie. O co chodzi? Ktoś do niej dzwoni. Czekajcie, przejdę. Uwaga, zobacz, ona mnie nie widzi. Nie wiesz, tutaj jestem. Gada z kimś. Czeka za kimś? Ale za kim niby? Gada z kimś. Co? Ona chce coś na dworzu. Słyszycie?
Jest w pobliżu, ktoś chce się z nią spotkać, ale pytanie jest kto? Przecież jakiś dziwny głos, nie rozpoznaje tego głosu. Ona o mnie nie wie. Mój kurczak razem ze mną chodzi, zobaczcie. On w szoku jest. Kurczak razem ze mną w szoku. Nie wiemy, co się dzieje. Czekajcie. Co? Z kim ona chce się spotkać? Ej. Nie wiem. Oby z Majsą nie wrócił do tego czasu. Co? Ona nie chce, żebym się wrócił? Godzinę. Co? Dobra. Gdzie... Mam nadzieję, że tam będzie. Gdzie ona idzie? Ja cicho się odzywam, widzowie. Wchodzę. Nie słyszy mnie. Patrz, poszła. Drugi raz. Ej, jestem w szoku. Kurczak też. Co się dzieje? Dlaczego ona poszła znowu drugi raz? My w szoku jesteśmy z kurczakiem, patrz. Kurczak w szoku razem ze mną. Ej, to nie jest śmieszne. Z kim ona poszła się spotkać? Czekaj, wejdźmy, zobaczmy tutaj, czy nikogo nie ma w domu. Kto do niego z jakiej strony dzwonił? Nie, tu nic nie ma. Tu nikt się nie chowa. Ej, to było mega dziwne. Są jakieś kartki. Zostawiła je tutaj. Zebrała. Zobaczcie. Ktoś tutaj jest i herbatka niedopita. Co? Ona myśli, że mnie w domu nie ma. Sprawdziła, jeszcze się upewniła. Ktoś tutaj jest? Zastanów się dobrze. I głowa, ale ta głowa mi wygląda w postaci nubka. Nie wiem, czy znacie go. Ale jest nubek z Minecrafta. Taka głowa jest, nie? Jakby, nie wiem. Ktoś tutaj jest? Zastanów się dobrze. Ale pytanie, kto? Zaraz, zaraz. O co tutaj chodzi, no? Czekaj, nie widzę. Jest, chodzi tam! Patrzcie! Widzi kogoś chyba. Zbliża się. Za tym żywopłotem. Ej, tam ktoś jest, ale... Czekaj, szybko. Wybiegnijmy, zobaczmy. Czekajcie, mam plan. Skoro ona stoi z tyłu za domem na dworze, to możemy wejść do mojego pokoju, gdzie mam tam okno. Otworzymy je i będę widział całe swoje podwórko. Tutaj, z tego okna. Wcześniej je otwierałem, wiele razy wam pokazywałem. Razem z moim kurczaczkiem będziemy teraz widzieli wszystko. Dobrze, otwierajmy. Powoli, ale tu mi razi w oczy. Czekajcie, otwórzmy powolutku, cichutko, troszeczkę. O, tyle wystarczy, dobra. Tutaj widzimy całe podwórko. Ej, idzie. To ona, moja dziewczyna. Co, w końcu? Przybija z kimś piątkę. Jakiś kapeluszek mały. Zaraz. Kto to jest? Z kim się spotkała? Kurczaku, kto to jest, ej? Ja nie wiem. Mega dziwne. Zobaczcie. Kurczak w szoku jest tak jak ja. Patrzymy razem z kurczakiem. Dlaczego ona się spotyka z kimś w czapeczce? Dlaczego niby? Po co? Jeszcze za żywopłotem. Pokryją mu się ukrywają. Żebym ja tego nie widział. Aha. Dobra, dobra. Wiesz co, kurczaku? Możemy ich teraz przyłapać na gorącym uczynku. Idziemy? On jest w szoku. Kurczak nie dowierza, tak jak ja. Kurczak patrzy. Dalej tam stoją. Dobra, wiecie co? Zamknijmy okno i do nich teraz podbiegnijmy. Szybko, chodźmy. Przyłapiemy ich na gorącym uczynku. Ja jej się spytam, dlaczego ona się spotkała z kimś. Oj, kurczak się odezwał. Co, kurczaku, mam iść? Co mówisz? Ale co? I czekaj, kurczak się do mnie odzywa. Nie mam? Po cichutku? Na gorącym uczynku? No dobrze, to po cichutku mamy wejść. Ubieram szybkie klapki. Dawaj, nie ma czasu. Idziemy teraz jej powiedzieć. Dobra, otwieramy. Ja w kurtki nie ściągałem, więc kurtkę mam cały czas ze sobą. Dobra, idziemy teraz tam, gdzie ona stała z nim. Ale pytanie, po co ona to robi, nie? To jest ciekawe. O, stoi tam. Gada z nim dalej. Czekajcie, podejdę od lewej i przyłapiemy go. Chwycimy z tyłu za plecy. Czekajcie, czekajcie. O, tam mam wejście. Zobaczymy, czy to on tutaj stoi. Czy mam na myśli Frediego? Uwaga, tutaj przejdę i zobaczę go zaraz. Uwaga, od tyłu ich zajdziemy. I tutaj stoi. Co jest? Nie ma nikogo. Powinien być za tą ścianką żywopłotu. Zaraz go dopadniemy z moim kurczakiem. My mu damy. I co ty robisz z moją dziewczyną? Co?
Gdzie oni są? Ej, nie ma ich. Co jest grane? Przestali tutaj. Ona musiała się wrócić do domu. Czekaj, nie widzę jej. Gdzie ona pobiegła, no? Co jest grane? Przystali tutaj, widziałem ich. To mi się nie śniło. Wy też, widzowie, widzieliście. I nagle znikli, nie ma ich. Czekajcie, wracamy szybko do domu biegnijmy. Może do mojego domciu weszli obaj. Albo zamknęli się. Pewnie obaj w środku są. Szybko otwórzmy te drzwi i wchodzimy. Lemon Demonko, gdzie jesteś? No gdzie? Widziałem ciebie. Spotkałaś się z nim. Gdzie jesteś? Mów prawdę, ale już. Wszystko widziałem i widzowie tak samo. Gdzie? Nie ma jej. W domu. Gdzie ona poszła? Ty, mega dziwna sprawa. Chyba, że ze swojego pokoju. Mam dowody. Nagrałem. Teraz się z tego jak wytłumaczysz? Z kim tam się spotykałaś, powiedz? Gdzie jest? No nie ma jej. Pusty pokój. Dom jest pusty, więc musiała pójść sobie dalej. Na dwór pewnie z nim. Ale nie tak łatwo. Nie. My z panem Kurczakiem ją dopadniemy. Tak jest, nie, Kurczaczku, tak? Tak, zrobimy to. Już jutro. Dlatego subskrybujcie kanał z dzwonkiem. Jutro się okaże, co będzie dalej. Z kim ona się spotkała, kto to był, po co, na co. Zobaczymy jutro. Pamiętajcie o tym dzwonku, subskrypcji. I też możecie wbić, jak chcecie być takimi detektywami, albo tam kimś sprawdzającym, to możecie wbić na jej kanał. O tutaj. Wyświetla się. Ona też nagrywa filmiki razem ze mną na YouTubie. Lemon Demonka się nazywa. Wbijcie, zobaczycie jej kanał. Poobserwujmy ją razem. Jak jesteście ciekawi, no to sprawdźmy ją i zobaczmy, po co to było, na co. Także link macie na dole też do mojego Instagrama, mojego Facebooka i innych social mediach. Wszystkie linki tam na dole, tak samo do mojego sklepu smajster.pl, bo też mam sklep. Czekaj, znajdę tutaj jakąś koszulkę, może wam pokazać? O, mam! Tak akurat teraz, zobaczcie. Smajslow. Jeszcze zostały ostatnie, że tak powiem, resztki i generalnie to wszystko się kończy, więc no, jakbyście chcieli, to możecie sobie wbić. I do jutra. Widzimy się jutro.